Maria nie jest w dobrym stanie. 46. Odcinku w rytmie serca będzie chciała wykorzystać doktora Zycha, aby zdobyć kolejną dawkę narkotyków. Sprawdź, co wydarzy się w 46. odcinku w rytmie serca. Maria, Barbara Kurdej-Szatan, dostała narkotyki od Heleny, Aleksandra Domańska. Zażyła je po tym, jak zdecydowała się na rozmowę z Benjaminem, Kamil Kula. Poprosiła go, aby zeznał, że to nie Adam, Mateusz Damięcki, go pobił. W 46. odcinku w rytmie serca dr Kowalczyk zgłasza dyrektorowi, że ktoś z personelu szpitala kradnie leki. A Maria, zdesperowana, postanawia wykorzystać doktora Zycha, Piotr Frączewski, i przychodni zabiera z gabinetu szefa recepty na narkotyki. Tymczasem dr Żmuda organizuje w lokalnej galerii wystawę prac swojego ojca i próbuje pomóc Helenie. Gdy dziewczyny odwiedza w Kazimierzu jej niepełnosprawna siostra Kalina. Prokurator Siedlecki, Antoni Pawlicki, wstępuje za to jubilera. Szukając eleganckiego podarunku dla ukochanej, jest świadkiem zuchwałej kradzieży. A główną podejrzaną okazuje się zbuntowana nastolatka, Matylda.